Bycie misjonarzem to piękne i heroiczne powołanie. Nie zakładajcie z góry, że ono was nie dotyczy. Apelował papież do młodych na audiencji ogólnej. Zamiast katechezy podzielił się wrażeniami z podróży apostolskiej do Afryki. Szczegółowo mówił kolejne etapy swego pielgrzymowania, poczynając od Kenii. Przy każdej okazji zachęcałem, by docenić wielkie bogactwo tego kraju, bogactwo naturalne i duchowe, mówił papież. Mottem wizyty były słowa: bądźcie mocni w wierze, nie lękajcie się. Jest to słowo przeżywane codziennie przez wielu ludzi pokornych i prostych ze szlachetną godnością. Słowo, któremu w sposób tragiczny i heroiczny dali świadectwo młodzi z Uniwersytetu w Gariszcie, zabici 2 kwietnia bieżącego roku dlatego, że byli chrześcijanami, powiedział papież. Mówiąc o Ugandzie, Franciszek zwrócił uwagę na rolę świadectwa. Jego wzorem są ugandyjscy męczennicy. Dziś idą w ich ślady katechiści i misjonarze, a także ci wszyscy, którzy służą najuboższym, niepełnosprawnym i chorym. Wspominając następnie swą wizytę w Republice Środkowoafrykańskiej, papież przypomniał, że kraj ten stara się wydostać z okresu gwałtownych konfliktów i wielkich cierpień ludności. Dlatego właśnie tam, w Bangi, z tygodniowym wyprzedzeniem otworzył pierwsze drzwi święte jubileuszu miłosierdzia. Franciszek zwrócił się także do młodzieży. Jako przykład do naśladowania wskazał im ofiarność misjonarzy i zachęcił do refleksji, jak pokierują własnym życiem. È il momento di pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire. Nadszedł czas, by o tym pomyśleć i prosić Pana, aby dał ci odczuć swoją wolę. Questa Ale proszę, nie wykluczaj z góry tej możliwości, że zostaniesz misjonarzem, by nieść miłość, wartości ludzkie i wiarę do innych krajów. Nie by uprawiać prozelityzm, tym zajmują się ci, którzy mają inne cele. Wiarę głosi się najpierw świadectwem, a potem dopiero słowem. Lentamente. Powoli.